Da. No i oczywiście nie byłabym sobą, jakbym nie zaszła do Primaniego, prawda? I muszę wam powiedzieć, że ten sweterek jest bardzo, bardzo fajny. No akurat na mnie jest za duży, ale to jest w ogóle... Nie, to jest M-ka, słuchajcie. M-ka, patrzę, czy jest S-ka. Ale jak zwykle chyba już nie. Ale fajny. Taki trochę oversize'owy, z takim fajnym, podwiniętym golfem. Naprawdę spoko. W ogóle kolory mi się strasznie podobają tego sezonu, jeżeli chodzi o jesień. Ja fajna zima. Spódniczki bardzo fajne, kurteczka bardzo fajna. Teraz wam pokazuję co nieco. Także będzie trochę kosmetyczno, trochę odzieżowy ten wlożek. Brązy. Biel, tu mamy jakieś takie zwykłe sweterki, one są pod dyszkę. Też ciekawe, muszę wam powiedzieć, może nie wiem czy czerwień. Czerwień też fajna. One są takie dość chyba, słuchajcie, prześwitujące. Ale jeżeli chyba ja bym wybierała, to chyba jednak, nie wiem, biel. Chyba najbezpieczniej po prostu biały. No tak one mają wyglądać. Tutaj jeszcze jest taki, o taki. Także coś takiego. Tutaj akurat pani ogląda też ładnie, on jest taki pudrowy, różowy. Tylko mi się wydaje, że będą się po pierwsze zaciągać, po drugie, że na dole będzie taki dość szerokawy. Ale ładne. No, naprawdę ładne. Dobra, idziemy dalej. Opaski, piękne paseczki, sukieneczki, sweterki, golfiki, tam nic nie widzę. Te futerka, fajne. Gdzieś mam zresztą swój taki. No, tu fajne. Bardzo fajne, czarne. Do kozaczków, super. Szczerze mówiąc, zakładacie w sumie chyba tylko to. Jeżeli nie ma tutaj, to rozpierdaków. Czekajcie, ma czy nie ma? Nie ma. I powiem wam, że jako sukienka bardzo fajnie do kozaczków i jest cała stylizacja. Bardzo fajne. I rozciągliwe. Takie sweterkowe. Naprawdę super. Tutaj mamy jeszcze w takim kolorze. Zaraz wam pokażę. O, w takim brązie, tylko ta już jest taka rozkloszowana na dole, a ta jest taka klasyczna, prosta, taka wyjdzie jak miniuwa. Ale naprawdę fajnie to musi wyglądać. Tylko to i tylko kozaczki. No, podoba mi się. Podoba mi się. Brązy, beże. No. Już oczywiście są świąteczne kreacje. Zobaczcie na to. No dziewczyny, już to jest tragedia. To jest tragedia. Ja nie wiem, kto to nosi. Nie wiem, kto to nosi. I nie chcę wiedzieć. Strasznie to wygląda. Idźmy może tutaj troszkę kosmetycznie. Czy czymś się znowu zainspirowali, czy się nie zainspirowali? Co my tu mamy? O! Tutaj mamy jakieś 50. Ale że co 50? Celebrowali coś. No i co? I zapakowana. I że nie ma samplera. Czy o co chodzi? Czekajcie, chcę wam pokazać. Jest, coś mam. Teraz wam pokażę, z tyłu muszę wyciągnąć. Jest sampler. Sampler mówię, tester, nie sampler. No nie. No takie typowo primarkowe. Także ja nie polecam. Ja wam nie polecam. Tu mamy coś Hypnotic i to też jest coś nowego, bo tego nie widziałam. I to też jest jakaś paletka, słuchajcie. Fajne opakowanie, to mam, mogę na pewno powiedzieć. Opakowanie super, o wow, ale się sypie. Dobra, czekajcie, bo ja zaraz będę cała upierdzielona. Mamy tutaj tester, więc staram się wam to jedną ręką jakoś otworzyć. Nie wiem, czy to mi wyjdzie. O, jest. No to już jest trochę ciekawiej. Już coś bardziej się dzieje. Nieźle. Nieźle. Nawet ładnie to wygląda. Nie chcę mi się maszać palców, bo nie mam, słuchajcie, nie mam nic do wytarcia na mokro. To jest fajne, ja wam polecam, to jest fajne jako gadżet, dlatego że możecie sobie przykleić do telefonu i mieć sobie przy sobie wiecznie lusterko. Także ja akurat wam to polecam gadżeciarsko. Kępki. Zrobili kępki, tu mamy pędzelki. Szczotka, jaka ładna, zobaczcie, jaka szczotka ładna. Wow. Bardzo ładna, jeżeli chodzi o wygląd oczywiście. Piękna, czyli fajnie może ozdobić wam łazienkę. Na przykład. O, tu coś jest. Nawet fajne kolory. Coś szery, coś tam. A, to jest tu. Czekajcie, to wam pokażę. Co wam nie pokażę? Tu jest jeden tester. Czekajcie, tylko muszę sobie teraz poradzić. Znowu jedną ręką. No i dobra.
Udało się. Słuchajcie, to jest coś takiego. To jest paletka z cieniami. Znowu nie chcę ci maszać, ale wydaje mi się, że naprawdę fajna. Bardzo fajne kolory. One są w kamerze jaśniejsze. Tak na żywo są troszeczkę ciemniejsze. I tu paletka z rozświetlaczami i róż. Nie, czy rozświetlacz? Róż. Rozświetlacz róż i nie wiem, co to ma robić za bronzer. Chyba to po środku, aczkolwiek nie kumam. Ale dla mnie to jest... No nie, blush and highlight, czyli nie mamy tu bronzera. A bronzer gdzieś to powinien być też, słuchajcie, w jakiejś innej chyba. Może paleci, czekajcie, może ja nie wiem. Blush and highlight, czyli nie ma bronzera. Nie ma. Jest róż i rozświetlenie. Nie ma bronzera. A tutaj mamy paletkę taką. Naprawdę wygląda fajnie. Naprawdę spoko. Eyeshadow. Soft looks. Nie wiem, czym się zainspirowali, nie mam żadnego pojęcia, gdyż nie śledzę teraz nowości. No, nie śledzę nowości. Jeszcze są pomadki, jakieś kredki, błyszczyki. Tutaj mamy nawet tester rzekomo. Takie, no mi się już nie chce, słuchajcie, bawić, ale fajne kolory, bo takie wiśniowe. Takie bardzo, bardzo wiśniowe. Dobra, tutaj nic nowego. Tam nic nowego. Lusterka. Fajne malutkie lusterko. Nic nowego. Gąbki, gąbeczki, tu przeceny, przeceny, przeceny. Maski, maseczki. Co my tu jeszcze mamy? Z tej serii to już znaliśmy, to wam pokazywałam. Dalej, tutaj też wam pokazywałam, tu też nic nowego. I tu chyba też nic nowego. I tu też nic nowego. Ta-da! Dzieci w tle płaczą. Tu, czy jest coś nowego? No są tam na dole, ale nie widzę wystawionych, słuchajcie, wszystkich próbek, także nie uda mi się nawet wam wszystkiego pokazać. O, ale ten pojemniczek mogłabym sobie kupić, słuchajcie, na waciki, bo ja miałam go i już nie mam, on by mi się przydał. Ja bym go sobie wzięła, tak. Tak, on mnie się nada. Zaraz na pewno jeszcze spadnie, słuchajcie, w ostatniej chwili. No i maski, stado masek. Dla każdego coś dobrego. Ale to są chyba całe maski, słuchajcie, na całą twarz, mi się wydaje. Peel off mask. Ja bym wolała coś, słuchajcie, o te płatki mam, ale wolałabym coś pod oczy. No, nie zawsze chce mi się, słuchajcie, aplikować po prostu całą machę na face'a. Jak to by Katy Chicks powiedziała, na ryja. Jeansy, to mnie akurat nie interesuje. Fajne sweterki. Fajne nauszniki. Piękne opaski, zobaczcie jakie piękne. Bardzo ładne. Bardzo ładne opaski, te mi się bardzo podobają. Fajnie się mienią. Perełki to mi się w ogóle nie podoba. Nie, to nie dla mnie. Perełki nie dla mnie. Nie czułabym się, nie widziałabym się jej w ogóle. Szaliki, kurtki, kurteczki, pójdźmy sobie do góry. Bo tu już mnie nic nie interesuje. Idźmy sobie do góry. I co my tu mamy? Wow. No i tu już się dzieje. Tu mamy, słuchajcie, ozdoby do domu. O nie, po co tu weszłam? Dobra, to zaczynamy przygodę świąteczną. Zobaczcie, ile ozdób. Wow. Pięknie, świątecznie się już zrobiło. Dobra, to idziemy od początku, nie? Nie wiem, od którego tylko. No nie wiem, od którego zacząć miejsca, słuchajcie, serio. Tu już mi się podobają te kwiaty. To mi się podoba, podobają mi się te poduszki, podoba mi się to coś, słuchajcie. To coś mi się podoba. Nie wiem, gdzieś to zaraz znajdę, ale podoba mi się to białe. O, przycena. Tutaj co mamy? Te saszetki są fajne, to wam polecam. Fajne do włożenia do szafy, żeby wam ładnie pachniało. Tam już jakieś poduszki różowe. Być może w przyszłym tygodniu jeszcze raz tu przyjadę, słuchajcie, już sobie tak normalnie na zakupy, fajny koc. Podoba mi się, na moje łóżko by mi pasował. Ale bez złotego dodatku. Nie chcę nic ze złotem, to mi się bardzo podoba. To mnie się bardzo podoba, to może fajnie wyglądać, słuchajcie, nawet na... Nie widzicie koloru, to jest taki różowy, słuchajcie. Ale to by świetnie wyglądało u mnie na tym... Na sofie, to jest taki duży, 120x150, to znaczy duży. Gruby i on się przez to chyba wydaje duży. Nie, to jest taki jeden rozłożony. Zobaczcie na to. Ile tu jest cudeniek. Wow. Piękne.
Piękne, wszystko jest piękne. Słuchajcie, wszystko jest piękne. No ale ja nie wiem, na co się zdecyduję, nie? Jeżeli chodzi o ozdoby świąteczne. Kompletnie nie mam opcji, jeżeli chodzi o kolor. Wszystko jest super, ale to by pasowało mi do sypialni. Za 6 funtów. No, taki, co to, flaming siedzący? Fajny. Fajny. Wszystko ładne. Zobaczcie, jaką tą bolsę. Tu mamy w złocie. Wszystko jest w ogóle fajnie kolorystycznie. Białe kwiaty, różowe, te ciemne kwiaty też by mi pasowały. 10 takich kwiatów gdzieś fajnie na parapet. Wieszaki. O, zasłonki. O. Gdzie ja to widziałam? To fajne. To się mi wydaje nawet spoko. Co prawda troszeczkę będzie przeźroczysta, ale... Ale spoko. Ramki. O, rameczki. Takie o... O, fajny organizer. Taki, nie wiem, czy do szuflady, czy do czegoś. Nie wiem, jak wam teraz pokazać, bo mam coś w ręce, ale czekajcie, spróbuję. Jakoś to spróbuję zrobić. Taki. Tudum. Bardzo fajne. Do wsadzenia naprawdę do biurka. 8 funtów. Super sprawa. Wsadzić do biurka i w tym po prostu ułożyć sobie kosmetyki. Ekstra. Tu lampy, lampeczki. Również fajna sprawa. O, to właśnie gdzieś widziałam. I tu można sobie ustawić, słuchajcie, perfumy. Zaraz wam pokażę. Bardzo fajny pomysł. To. Słuchajcie, to na przykład na ścianę. I na tym ustawiamy te swoje perfumki. Szkoda, że nie ma w srebrze. Ja nie mam dodatków w złocie. Fajna. Bardzo fajna sprawa. I światełka. Do nieba. Ta-da-da-da. Dzień doberek, ja was witam bardzo gorąco i serdecznie. Słuchajcie, w dzień tygodnia piątek, w dzień tygodnia piątek, wczoraj był czwartek. Zobaczcie, co na mnie, co do mnie przyszło, a nie na mnie czekało. Co do mnie przyszło. Mamy tutaj przesyłeczkę już nie mamy, czekajcie. Od Hello Body oczywiście. I powiem wam, że ja jestem pod wielkim wrażeniem. Jestem po prostu w mega szoku, dlatego że to jest coś, co ja chciałam dawno temu przetestować, móc przetestować, ale szczerze wam powiem, bałam się i powstrzymywała mnie po prostu cena tych produktów. A mi jest ciężko na przykład, wiecie, dać pieniądze za coś, czego kompletnie jakby nie znam, nie widzę, nie mogę dotknąć, nie mogę powąchać i tak dalej. Jest masa, słuchajcie, na przykład kremów. Poczekajcie, się odwrócę. Jest przecież, słuchajcie, cała masa kremów przeróżnych, przeróżniastych w TK Maxie czy gdziekolwiek, ale przynajmniej tam, jeżeli nawet widzę, że jest duża cena, wysoka cena, to ja mogę sobie coś obwąchać. A tutaj niestety nie miałam tej możliwości. Pisałam chyba nawet jakiś czas temu z jedną z was, z Gosią, też na ten temat. Filmików obejrzałam naprawdę co niemiarę, jeżeli chodzi też o tą markę, czyli o Hello Body. Przechodząc już, słuchajcie, do jakiegoś króciutkiego opisu tych kosmetyków. Ja nie wiem, jak wy to macie, ale ja nie lubię siedzieć i mówić takich po prostu, wiecie, krótkich regułek, które tak naprawdę klikacie sobie w tych czasach wszędzie na Google i wyszukujecie wszystkie informacje, jakie tylko potrzebujecie. Ja nigdy takich rzeczy nie szukam, nie potrzebuję, ja nie muszę znać formuł i nie wiadomo czego i czytać składy. Kto oczywiście jest tym zainteresowany, to odsyłam do linku. Linki będą oczywiście w opisie pod filmem. Tutaj wam tylko właśnie pokazuję, jeżeli chodzi o stronę hellobody.pl. Macie tutaj, że o naszej formule, każda z formuł uwzględnia najwyższy z możliwych poziom stężenia składników naturalnego pochodzenia, które mają bardzo korzystny wpływ na skórę i są w 100% bezpieczne dla zdrowia. Zapachy naszych produktów pochodzą wyłącznie z naturalnych olejków eterycznych i są starannie komponowane. Bla, bla, bla. O tych przyjemnościach nie musimy czytać, bo to wszystko musi być ładnie napisane, żeby się fajnie czytało. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i testy, to wiadomo, że te kosmetyki są badane przez niemiecki instytut, który się nazywa Dermatest. Ocenia on jakość wszystkich naszych produktów jako doskonałą. Dalej możecie poczytać sobie tutaj o następnych testach. Przejdźmy teraz może jeszcze co? Tutaj mamy o wartości. Nasze składniki, chyba już tu nawet byłam, mamy tutaj składniki naturalnego pochodzenia,
No, także ja, tak jak mówię, ja nie będę wam tutaj, wiecie, ani opowiadać, ani nic z tych rzeczy, bo ja nie lubię takich rzeczy, ja tego nie oglądam, ja to pomijam, mnie to po prostu nie interesuje. Mnie, jeżeli interesuje, słuchajcie, dany produkt, to po prostu jestem ciekawa produktu. Więc mamy tutaj przesyłeczkę, teraz odwrócę właśnie kamerkę i wam pokażę. No i okidoki, jak widzicie, przeniosłam się z wami do sypialni. Otworzyłam sobie tą przesyłeczkę, jest ona mała. Ja dostałam, słuchajcie, możliwość wybrania sobie trzech produktów. To znaczy, z trzech produktów miałam wybrać ten jeden. Tak to wygląda. Miałam do wyboru, słuchajcie, miałam do wyboru krem na dzień, maskę lub piankę chyba do mycia twarzy. Szczerze, wybierałam tak, żeby nie patrzeć oczywiście pod test. Patrzyłam też na to, co jakby ja najbardziej lubię, czego potrzebuje moja skóra. Moja skóra potrzebuje zawsze nawilżenia. Jeżeli chodzi o pianki do twarzy, nie sądzę, że mogłabym wam nie wiadomo jak dużo na temat pianki do twarzy powiedzieć, gdyż ma ona po prostu myć nam twarz i to wszystko. A to robią moje wszystkie pianki, uwierzcie mi, wszystkie bez żadnego wyjątku. Co najwyżej można tutaj powiedzieć właśnie o tych takich dodatkowych właściwościach typu zapach i tak dalej. Albo jakaś taka miła, miękka konsystencja, na przykład właśnie pianki. Jak zwykle mam problem, słuchajcie, z odwi. Czekajcie, dzisiaj nie jest mój dzień na nagrywanie, naprawdę. Dobra, jakoś otworzyłam. Tak zapakowana jest ta przesyłka i ja wybrałam, słuchajcie, krem. Wybrałam krem do twarzy. Teraz pozwólcie, że go gdzieś tu wygrzebię, ten tutaj. Wow, jest kremik. Dajże jeszcze może jakąś próbkę dali, słuchajcie. Nie, nie dali żadnej próbki. W takim wielkim pudle mieścił się taki krem, ale fajnie, fajnie, że pakują jakoś tak, wiecie, tak, żeby to ładnie też wyglądało. Dobrze, no i mamy tutaj kremik, mamy to, co wybrałam i powiem wam szczerze, że no jak ja bym miała dać za to naprawdę z jakieś 120 chyba bodajże złoty, to no mogłabym po prostu tego nie dać, no nawet gdyby ktoś mi powiedział, że jest świetny. Ja należę do osób, które muszą dotknąć, powąchać przede wszystkim, u mnie bardzo dużo daje zapach. To ma pachnieć troszeczkę kokosem, więc zobaczymy. Coco Day Detox Daily Face Cream. Mamy tutaj oczywiście jeszcze te. Mamy tutaj no, przekierowania na Instagrama, czyli mamy tutaj hashtagi. Hello Body. Fajny, fajny, nawet powiem wam szczerze, że fajny gdzieś na wyjazd, bo bardzo taki poręczny, podręczny. I czy mamy coś tu po polsku? Hellobody.pl, lekki krem nawilżający z ekstraktem ze słodkich migdałów i oleju kokosowego, który pozostawi Twoją skórę gładką i głęboko odżywioną przez cały dzień. Aplikacja nakłada na oczyszczoną cerę. Cerę mam oczyszczoną, jest on testowany dermatologicznie, oczywiście tak jak najbardziej, dermatest, ale nie jest testowany na zwierzętach. I co jeszcze tutaj mamy? I to chyba są takie najważniejsze informacje. Zużycie 6 miesięcy od otwarcia produktu. No i zobaczmy tego gagatka. Ja, tak jak mówię, tą markę podglądałam na Instagramie. Zobaczmy. Przetestujmy. Jestem bardzo, bardzo jego ciekawa. Ja bardzo chciałam przetestować coś z tej serii. Pamiętam, że bardzo mi się podobał ten olejek taki do twarzy. Ja bardzo lubię takie rzeczy. No pachnie, pachnie kozacko. No, czysty kokos. Konsystencja jest taka. Taka trochę mleczkowa, trochę balsamowa. O, jak to pachnie. O, wow. O, wow. Ale dziewczyny, to pachnie kokosem. Pięknie pachnie kokosem. Bardzo ładnie. I dlaczego wybrałam właśnie to? Bo tak jak mówię, jeżeli chodzi o mleczka czy pianki do twarzy oczyszczające, ja po prostu mam zapas i ja pewnie bym tego tak jakoś teraz nie odstawiła po to, żeby tylko testować jedną. Poza tym, tak jak mówię, ja nie mam jakichś szczególnych wymagań co do tego produktu. Natomiast kremy uwielbiam do twarzy, kremy zawsze są potrzebne. Cały czas teraz używałam te, czyli wykańczam cały czas Clarins, używałam serum i kremu. Serum pewnie będę używać, natomiast teraz spróbuję się przerzucić na ten Coco Day. Bardzo ładnie pachnie Coco Day, no zobaczymy. Zobaczymy. Daję taką
daje takie poczucie nawilżenia, w sensie, że jak teraz nałożyłam to, to czuję, że mam jeszcze coś na twarzy, o może tak powiem. Także i niby jest ta konsystencja taka lejąca, ale po nałożeniu czujecie, jakbyście miały na ręce jakąś taką maseczkę nałożoną. No, takie dziwne uczucia. Na pewno fajne uczucie, na pewno bardzo fajnie się go stosuje, bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że go mam. Na temat jego właściwości, jego działania, zastosowania, na pewno będę mogła powiedzieć Wam coś więcej, jak więcej postosuję. Zamierzam teraz po prostu odstawić na chwilę mój Clarins i postosować sobie ten produkt, można by powiedzieć, że prawie do wykończenia. Będę go używać codziennie, no i zobaczymy. Podoba mi się to, że przepięknie pachnie. Fajnie, fajnie nawilża na pewno, bo ma taką fajną formułę. Fajna bardzo formuła, naprawdę. Taka nawet jak dotykacie, to taka leciutko klejąca. I to sobie pewnie musi weschnąć, ale fajne jest to, że tak nałożyłam i to tak pachnie, tak mi kurczę tutaj pod tym nosem, słuchajcie, działa, że mam ochotę jeszcze dołożyć. No zobaczymy. Także test tego produktu będę robić Wam przynajmniej teraz przez najbliższe tygodnie, także będę go stosować codziennie, włączę go do mojej pielęgnacji, połączę go z moim Liren na przykład, czyli tym moim... no, tym moim kremem do mycia twarzy, bo to nie jest żel, tylko krem, taki balsam do mycia twarzy, można by było powiedzieć. Włączę go również do mojej właśnie pielęgnacji, jeżeli chodzi o Clarins z tonikiem, a tego będę używać tylko jako kremu właśnie do twarzy całej, wykończeniowo, czyli na oczyszczoną skórę twarzy będę aplikować ten krem. Zobaczymy, no zobaczymy jak się spisze, co będę mogła Wam więcej powiedzieć. Na razie mogę powiedzieć tyle, że bardzo się cieszę, że go mam. Czy to, że ma naturalne składniki, szczerze Wam powiem, nie zwracam na takie rzeczy uwagi, nie należę do tych, które tylko naturalne, wszystko co naturalne i w ogóle, absolutnie nie, więc tutaj we mnie jakiegoś super przykładu mieć nie będziecie. Bardzo dużo dziewczyn, wiecie, stosuje, bo naturalne, o Jezu, jestem za naturalnym, no nie, no nie, ja jak wiecie używam wielu kosmetyków, i wcale nienaturalnych, nie przeszkadza mi to, jeżeli mi się coś fajnie sprawdza, fajnie używa, dlaczego ja mam przechodzić na jakieś naturalne, bo co? Nie rozumiem tego zamysłu, natomiast tu akurat nie skłaniałam się tylko dlatego, że to jest naturalne, tylko po prostu nie rozumiałam zachwytu tą całą marką. No i mam nadzieję, że ją zrozumie. Po stosowaniu tego produktu chciałabym bardzo to zrozumieć. Bardzo się cieszę, że go mam. Bardzo się cieszę, że Wam go przetestuję i będę mogła Wam w 100% powiedzieć, czy ja go polecam, czy go nie polecam. Wydaje mi się, że to będzie indywidualna kwestia. Mam wrażenie, że to będzie naprawdę fajny krem. Będzie fajnie nawilżał. To jest takie moje pierwsze skojarzenie i pierwsza moja myśl na temat tego produktu. No bo cóż więcej może robić nam krem na twarz? No nie oszukujmy się, no nie mogę powiedzieć, że wow, ja po prostu już żadnego innego kremu do twarzy nie kupię, bo on jest tak cudowny. Nie wiem, czy miałam kiedykolwiek taki produkt, jeżeli chodzi o pielęgnację, żeby faktycznie móc sobie powiedzieć, że ja po prostu będę używać tylko tego i tylko tego. Naprawdę tego, czegoś takiego jeszcze chyba nie miałam. Może to być fajny produkt, na pewno podoba mi się to, że pachnie. To na pewno jest ogromny plus, bo ja uwielbiam używać produkty, które pachną mi po prostu pod nosem. Ja jestem freak zapachowy i wącham wszystko. Także z tego względu na pewno ma on u mnie plusa, ale nie za to, że ma naturalne składniki. To wiadomo, że to jest gdzieś dodatkowy plus, że nie jest przeładowany chemią. Natomiast to nie jest taki wodzący plus, po którym miałabym sięgnąć po ten produkt. Nie ja, ale zobaczymy. Potestuję go dla Was i przekonamy się na własnej skórze. Także Hello Body Coco Day Detox Daily Face Cream. Na razie, jeżeli będziecie miały jakieś do mnie zapytania i takie naprawdę bardzo szczere odpowiedzi będę zostawiała Wam w komentarzach. Oczywiście na Wasze pytania odpowiem wszystkie. Piszcie śmiało. I co, jeżeli chodzi o zniżkę, na razie takowej dla Was nie mam. Ale jeżeli byście były zainteresowane, piszcie w komentarzach, to być może uda mi się dla Was coś załatwić. Oczywiście, postaram się. Także dajcie znać, czy macie, czy używacie i co sądzicie o tej linii. Znam dużo dziewczyn, które są zachwycone. Z jedną z Was pisałam właśnie ostatnio i na przykład ona używa
Tylko tej serii kupuję notorycznie, czyli jedno się kończy, drugie się zaczyna. I jeżeli ja bym miała takie coś zrobić, to tylko ze względu na zapach. Powiem Wam szczerze, że na zapach. No oczywiście konsystencja też jest ważna, bo nie lubię lejących, nie lubię takich wodnistych, więc to, że jest to konsystencja taka fajna, kremowa, ale przede wszystkim zapach. No dziewczyny, ten zapach to jest po prostu sztos. Zapach tak. Plus, 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 plus za zapach. Także przyjemnie bardzo się go używa. A resztę dowiecie się z następnych filmów. Także ja bardzo Wam dziękuję. Cały czas nagrywam Wam vloga, ale to już jest koniec o tym kremie. Przynajmniej na dziś. Ustawiam go sobie tutaj i będę go stosować codziennie. A teraz przechodzę do mojej reszty czynności, czyli idę w końcu do kuchni, idę w końcu sobie zrobić kawę, w końcu idę coś zjeść. Dlatego, że wczoraj, słuchajcie, czułam się niezbyt i skończyłam pracę o 3 godziny szybciej. Czułam się po prostu jak kupa wczoraj, naprawdę. Ja wczoraj przyszłam, ja byłam jakaś, ja nie wiem, czy mnie coś rozkłada w ogóle ogólnie. Dzisiaj mi nie boli głowa, to jest plus. Wczoraj mnie do tego wszystkiego bolała głowa. Czuję zimno, czuję ciepło, jest mi raz gorąco strasznie, raz bardzo zimno. Jakieś takie osłabienie w kościach, bo jak na przykład chodziłam więcej, to coś jakoś mnie tak, kurde, słuchajcie, skręcało w tych kościach. Nie wiem, czy mnie coś rozkładało, czy też nie. Nie wiem, co to było i nie wiem, co to jest i czy to będzie jeszcze. Dzisiaj czuję się o tyle lepiej, tak jak mówię, że nie boli mnie głowa, więc tyle dobrego. No i co? Idę, wypiję kawę, zjem. I muszę się wziąć za ten pierdolnik. Chociażby muszę tutaj coś z tego ogarnąć. Jak zrobię jedną torbę, to już będzie postęp. Co jeszcze? Nie przykleiły mi się te rączki. To już Wam też mówiłam, ale to dopiero, gdy miała wolniejszy dzionek, to muszę zakupić lepszy klej i przykleić te rączki na lepszy klej. Też będziemy kontynuować sobie wyprzedaż szafy, ale myślę, że dzisiaj już się nie wyrobię. Nie sądzę, że się wyrobię. Dzisiaj moje dzieci kończą szybciej szkołę, więc na pewno będę chciała przed moją pracą jeszcze chwilkę z nimi sobie posiedzieć, pogadać, spędzić chwilę czasu, bo dzisiaj pracuję do 10. No, także to. I co? No i odezwę się do Was pewnie jakoś niebawem. Idę jeszcze edytować Wam kolejny filmik.